Wisła Kraków tam siedzi i cały czas śpiewa, że Wisła wygra to spotkanie 3-1. To samo śpiewają kibice Arki Gdyniarze, wygrają 3-1. No jak będzie na boisku, zobaczymy za chwilę. Proszę Państwa, Studio 2 nam dało dzisiaj trochę więcej czasu, więc dlatego chcielibyśmy ten mecz potraktować trochę inaczej niż normalne spotkanie ligowe i nawet zajrzeć do szatni. Mamy pozwolenie i trenerów, i zawodników. Jest najpierw Marek Kański, tam jest kamera i mikrofon. Bardzo proszę, Marku, oddaję Ci głos. Arka Gdynia. Piłkarskiej 28 lat. Za jego czasów Arka trzykrotnie zwyciężyła, 4 remisy i zaledwie jedna porażka, ale nic to w porównaniu z Pucharem. Oczywiście, że Puchar wielka sprawa, dająca nam wszystkim, jak również władzom miejskim i wojewódzkim, wiele do myślenia. Po prostu chcemy to wygrać. Po to jeśli wygracie, będziecie mieli wspaniały stadion. Wyjdziecie poza ligowe opłotki. Janusz Kupcewicz, zawodnik, który puka do drzwi reprezentacji, trener Kulesza. Panie Januszu, obserwuje to spotkanie. Duża szansa dla pana. No ja bym to trochę inaczej powiedział, że właściwie szansę ma cały zespół, jeśli chodzi o po prostu wypłynięcie na szerokie wody międzynarodowe. Jeśli chodzi o moją grę, to uważam, że rozegrałem kilka spotkań w tym sezonie dobrych, z których mogłem być powołany, no nie zostałem. Różne są czynniki. Które... Być może po tym meczu. Proszę Państwa, i najważniejsza informacja. Niestety zabraknie tym razem w drużynie Tomka Torynta, który tak doskonale spisywał się w ostatnich meczach, zdobywał tyle bramek. Panie Czesławie, przepraszam, ja wiem, że teraz Pan musi zawodników poinstruować, ale dlaczego nie ma Torynta? No, przykra sprawa, po prostu w dniu wczorajszym zachorował na grypę ponad 38 stopni. Kto zajmie jego miejsce? Zajmie Jurek Zawiślany, który jest dobrze przygotowany. Życzymy jemu i Wam dobrej gry. Gdynio, trzymaj kciuki. Proszę bardzo. Proszę Państwa, stawka jeszcze raz przypominam ogromna tego meczu, dlatego że zwycięzca będzie bronił naszych barw w Europejskim Pucharze Zdobywców Pucharów. Cały czas tutaj wrzawa ogromna i teraz Wojciech Zieliński jest przy szatni Wisły Kraków. Jesteśmy pod szatnią Wisły, zespół już przygotowany do wyjścia, trener Orest Leńczyk, część zawodników jeszcze w szatni, część już tutaj wyszła, bo jest tam bardzo duszno i gorąco, bardzo trudne spotkanie, wasza pozycja w lidze jest też nie na miarę waszych oczekiwań i możliwości. Dzisiaj ogromna szansa, by zrekompensować te niepowodzenia. Wszyscy narzekają na nas, wszyscy przypominają nam niepowodzenia. Sądzę, że przyszedł czas na to, żeby udowodnić, że Wisła jest tą drużyną, która nie powinna z europejskich pucharów rezygnować. Powinna walczyć o nie i sądzę, że dzisiaj jest ku temu okazja, ale niestety wynik dopiero po meczu będzie decydował, która drużyna. Bardzo chcemy wyjść. Dziękuję bardzo, życzymy powodzenia. Marek Motyka wczoraj pisał egzamin maturalny z polskiego. Panie Marku, jak wypadł ten egzamin? Nie wiem, dopiero będę widział po przyjeździe i jak wyniki będą podane. Na razie nie wiem, no, napisałem, ale jak będzie, wolałbym, żeby dzisiaj było dobrze. Nastawienie w zespole bojowe. Oczywiście. Życzymy powodzenia, dziękuję bardzo. I jeszcze tutaj mamy jednego rozmówcę, wierny kibic Wisły Krakowskiej, pan Leon Witkowski. Od 27 roku kibicuje pan Wiśle, a od 25 lat nie opuścił pan ani jednego meczu w kraju. Pan jest z Łodzi, jest pan kolejarzem. Skąd ta sympatia do zespołu krakowskiego? Wisłę to pochamo dla dziecinnych jeszcze. Jak byłem dzieckiem, kiedy nie wpuszczono na mecz, kiedy za darmo w Łodzi. Łukasiaki nie wyrzucili, a Wiślacy nie puścili. Podobno Kotlarczyk pana wprowadził, niósł pan sprzęt Wisły i od tej pory zapalał pan miłością. Jaki pan stawia rezultat? Jak najlepszy chciałbym. Dla Wisły? Naturalnie, dla kogo więcej. Dziękuję bardzo, życzę wrażeń i emocji. Dziękuję Państwu. Arka Gdynia już jest na boisku, zawodnicy się rozbierają. Proszę Państwa, sędzia Alojzy Jargus już również jest w bramie tunelu. Za chwilę mecz się rozpocznie. Wisła Kraków już schodzi specjalnymi słodkami i oczywiście kibice Wisły Kraków odezwali się. Ja już oddam głos Andrzejowi Zydorowiczowi, który będzie prowadził to spotkanie. Życzę Państwu wielu emocji. No nie tylko tym, którzy tutaj są, ale Państwu przy telewizorach, zwłaszcza w Gdyni i w Krakowie. Dziękuję Państwu. Do usłyszenia i do zobaczenia dzisiaj.
dobry Państwu. Oto Stadion Motoru Lublin. Za kilkadziesiąt sekund rozpocznie się to spotkanie. 24. finał Pucharu Polski. Myślę, że zainteresowanie tym finałem towarzyszyć będzie nie tylko w Krakowie i w Gdyni na całym wybrzeżu, ale w całym kraju, bo przecież to spotkanie wyłoni naszego reprezentanta w Pucharze Zdobywców Pucharu. Warunki do gry fatalne. Przez całą noc, przez całe dzisiejsze przedpołudnie padał deszcz, jest mokro, chociaż płyta boiska prezentuje się dosyć dobrze, ale są miejsca błotniste i myślę, że obydwa zespoły wyciągną z tego wnioski, będą starały się przeprowadzać akcję tą częścią boiska, która umożliwia dobrą, efektowną grę. Nastrój wielkiego wydarzenia piłkarskiego, komplet widzów na trybunach, no a ja podam Państwu składy, w jakich występują obydwa zespoły. Jeżeli chodzi o zespół Arki Gdynia, w bramce Włodzimierz Szemojtel. W obronie od prawej strony Jacek Pietrzykowski, Franciszek Bochentyn i Zbigniew Bieliński oraz Adam Musiał. W drugiej linii Ryszard Kurzepa, Janusz Kupcewicz i Andrzej Dybicz. I w ataku Andrzej Bikiewicz, Jerzy Zawiślan i Wiesław Kwiatkowski. Oto trójka arbitrów z panem Alojzym Jarguzem z Suwałk i Marianem Mikulskim oraz Piotrem Pawłowskim, sędziami ligowymi z Lublina, którzy towarzyszą naszemu Argentyńczykowi w tym wydarzeniu. Za nimi kapitanowie obydwu zespołów. Zespół Arki prowadzi Zbigniew Bieliński, natomiast drużynę krakowskiej Wisły Zdzisław Kapka. W bramce Wisły Stanisław Gonet, to ten zawodnik podskakujący, rozgrzewający się, stojący obok Kapki. W linii obrony międzypaństwowymi. Cała widownia śpiewała nasz hymn narodowy i oto w dniu wyzwolenia, w 34. rocznicę klęski Niemiec hitlerowskich, finał Pucharu Polski po raz 24. Od lubliniaków w strojach ludowych tego regionu wiązanki kwiatów dla piłkarzy. Są także kwiaty od klubów kibica Arki Gdynia i krakowskiej Wisły. Ja powracam do składu drużyny wiślańskiej, a więc w bramce Gonet, obroni od prawej strony Marek Motyka, Henryk Maculewicz, który miał kontuzję, nie grał w ostatnim spotkaniu ligowym, ale już jest na boisku. Jego partnerem na środku obrony jest Krzysztof Budka i na lewej obronie Zbigniew Płaszecki. W drugiej linii Leszek Lipka, Zdzisław Kapka i Adam Nawałka i w ataku Janusz Krupiński, Kazimierz Kmiecik i Michał Wróbel. Oto trójka sędziów głównych dzisiejszego spotkania. Alojzy Jarguz jest doskonale znany wszystkim sympatykom piłki nożnej w naszym kraju. Argentyńczyk, uczestnik Mundialu 1978, zresztą nadal jest cenionym arbitrem na arenie międzynarodowej. Prowadzić będzie 30 maja spotkanie w ramach eliminacji olimpijskich Norwegia-Irlandia. Potem jedzie na Mistrzostwa Świata Juniorów do Japonii, gdzie także startować będzie drużyna polska. I obok niego koledzy z Lublina, sędziowie drugoligowi, Marian Mikulski i Piotr Pawłowski. Marian Mikulski ma żółtą chorągiewkę, Piotr Pawłowski będzie z czerwoną chorągiewką. Trwa prezentacja obydwu zespołów. Na pewno dużą stratą dla drużyny Arki Gdynia jest brak bramkostrzelnego Korynta. Korynt, który popisał się pięknymi golami w występach reprezentacji olimpijskiej, strzelił w dwóch meczach wszystkie pięć bramek, jakie zdobyła Polska z Francuzami w spotkaniach takich reprezentacji olimpijskich towarzyskich. No i już powołany został przez Ryszarda Kuleszę, obecnego na dzisiejszym spotkaniu, do kadry narodowej. A to piękny gest obydwu zespołów. Piłkarze Arki pędzą w kierunku sektora zajmowanego przez kibiców właśnie tej drużyny, podczas kiedy sympatycy Wisły otrzymują kwiaty od
właśnie piłkarzy swego zespołu. Gdyni w żółtych koszulkach i niebieskich spodenkach. Trenerzy Czesław Boguszewicz i Zygmunt Stachura, prowadzący Arkę Gdynia, mieli nie lada orzech do zgryzienia. Nie chodzi tutaj o kontuzję Korynta, ale o to, kogo wystawić do bramki. Czy Włodzimierza Rzemojtela, czy może znakomicie spisującego się w ostatnim meczu ligowym Andrzeja Czyżniewskiego, 25-letniego bramkarza, który otrzymał w klasyfikacji katowickiego sportu 8 punktów, a więc bardzo udany występ. Ostatecznie zdecydowano się na bardziej doświadczonego Włodzimierza Rzemojtela. Podobny zresztą dylemat miał trener Orest Lęczyk z krakowskiej Wisły, Stanisław Gonet, czy być może Marek Holocher, ostatnio częściej grający w lidze, ale młodszy, mniej doświadczony. Minuta ciszy dla uczczenia pamięci Władysława Szczepaniaka, reprezentacyjnego piłkarza, zawodnika Polonii Warszawa. Gdynianie, Bikiewicz. No, w zespole krakowskiej Wisły roi się od reprezentantów Polski, wszystkich zespołów, od juniorów począwszy na seniorach kończywszy. Kmiecik po lewej stronie, wróbel, tylko dwójka, teraz trzeci nadbiega. Jest to kapka na spalony wyraźnie. No ale już ta pierwsza, te pierwsze sekundy pojedynku chyba potwierdzają opinię, że obydwa zespoły grać będą, stosując frontalny atak, zdecydowanie atakując przed pole przeciwnika. Lipka, kapka, Kmiecik, Lipka, tutaj po lewej stronie pędzi wróbel. Interwencja musiała. Płaszewski. Kmiecik, kapka, umieszczyli z daleka. Jeszcze raz kapka, który od pierwszej sekundy gwizdka sędziego Jarguza atakuje bramkę Rzemojtela. Lipka! No, wydawało się, że wróbel dojdzie do tej piłki, że nadstawi nogę. Jednak tam na polu bramkowym jest dosyć dużo błota, wody. Trudno się poruszać, trudno wystartować. A więc pierwszy w dzisiejszym finale Pucharu Polski rzut rożny. Kazimierz Kmiecik, który umie wykonywać rzuty rożne, potrafi bezpośrednio strzelić rzutu rożnego bramkę. Chyba tego rodzaju próbę tutaj zademonstrował, ale piłka wyszła jednak poza boisko. A więc pierwsze minuty meczu Arka Wisła za nami. Rezultat bezbramkowy. Musiał, który przez długie lata grał w krakowskiej Wiśle, dzisiaj występuje przeciwko swym byłym kolegom. Kmiecik, uprzedził go Pietrzykowski. Marek Motyka. Pietrzykowski. Kupcewicz. Od niego rozpoczyna się większość akcji drużyny Arki Gdynia. Bohentyn. W ramach przepisów zgodnie atakowani wzajemni piłkarze. Budka, środkowy obrońca, wychodzi daleko do przodu. A jest Krupiński w pojedynku z Musiałem. Rzut wolny. Odległość od bramki Rzemojtela około 24 metrów. Stały fragment gry. Wszyscy piłkarze Arki, z wyjątkiem Zawiślana na polu karnym. Kmiecik, Lipka. Jest także Maculewicz, który zawsze imponował wykonywaniem rzutów wolnych i specjalizował się w tej dziedzinie sztuki piłkarskiej. Kmiecik, Krupiński.
No, mógł się zdecydować chyba na strzał w kierunku bramki przeciwnika. I w stylu holenderskim Arka Gdynia momentalnie w momencie, kiedy przejęła piłkę drużyna krakowskiej Wisły, opuściła własne pole karne, wbiegając w kierunku linii środkowej i pozostawiając kilku piłkarzy krakowskich na spalonie. To jest sztuka dosyć trudna, ryzykowna, no ale jak na razie widać z tego, piłkarze Arki opanowali ją dobrze. Kurzepa, Bikiewicz i Maculewicz. Cofnięty Wróbel otrzymuje piłkę. Wróbel świetnie drybluje, minął dwóch przeciwników. Kapka, pilnuje go Kupcewicz. Ci dwaj dyrygenci obydwu zespołów nawzajem się pilnują. I Rzewojka. Pietrzykowski. Kwiatkowski. Teraz Zawiśla. Pilnowany przez Maculewicza. Kwiatkowski musiał. Rzut roczny. Kwiatkowski ustawia piłkę w narożniku boiska. Na polu karnym jest Kurzepa, jest Kupcewicz, jest także Zawiślan i Bikiewicz. Silnie uderzona piłka. Gonet za krótko piątkuje Kupcewicz. Potężna bomba, ale wysoko jednak ponad bramką. No, Kupcewicz jest to bardzo kontrowersyjny piłkarz. Wielu sympatyków futbolu oczekuje na moment, kiedy zadomowi się on w naszej narodowej reprezentacji. Rozgrywa świetne mecze w lidze, czasami ma słabsze występy. Miejmy nadzieję, że dziś będziemy oglądali wielki mecz Janusza Kupcewicza. Siódma minuta meczu, 0-0. Pietrzykowski, ofensywnie grający obrońca i Nawałka. Budka. No, piłkarze Arki nie rezygnują ze strzałów na bramkę przeciwnika. Właściwie z każdej odległości starają się zaskoczyć Goneta. Decyzja słuszna, podkreślam, że boisko jest mokre. Piłka szybko nasiąka wodą. Jest śliska. No i może sprawić kłopot każdemu, nawet najlepszemu bramkarzowi. Wróbel musiał. Zawodnicy krakowscy atakują swych przeciwników w sąsiedztwie ich pola karnego, stosują pressing, zresztą w całej strefie środkowej boiska tak jeden jak i drugi zespół stosują agresywne krycie. Dybicz, Kurzepa, Pietrzykowski. Pozornie wydawało się, że ta piłka przejdzie daleko od bramki. Strzał sygnalizowany, ale w końcowej fazie tuż nad poprzeczką przeleciała piłka po strzale Pietrzykowskiego. A więc Gdynianie nie rezygnują ze strzału, strzelają z każdej pozycji, strzelają z dystansu. Drugi rzut rożny dla zespołu Arki. Kapka. Krupiński po lewej stronie, Wróbel po prawej, pędzi Motyka. Teraz nadbiegają Kmiecik i Nawałka. Patrzcie, Nawałka ma piłkę.
grywał kiedyś na własnej obronie, ale lubi wychodzić do przodu. Kupczewicz. Na razie brakuje celności, jeżeli chodzi o strzały Arki Gdynia, ale sądzę, że Gdynianie rozstrzelają się na dobre z każdą minutą. Mają przewagę rzuta kosztem, to jest trzeci rzut rożny przy jednym wykonywanym przez krakowską Wisłę. Tym razem prawa strona boiska. Piłkę ustawia Kupczewicz. Maculewicz. Dziesiąta minuta meczu, 0-0 na stadionie Motoru Lublin w finale Pucharu Polski. Kurzepa, tam jest Zawiślan. Są także obrońcy krakowscy. Kapka, szybki kontratak. Zatrzymany jednak przez Musiał, ale tylko na moment. Wróbel i Musiał. Po prawej stronie Wróbel, po lewej Krupiński. Wróbel. W momencie strzału pośliznął się. I Rzemojtel, bramkarz, który był rezerwowym w meczu z Portugalią w Porto. Naszej reprezentacji w ramach eliminacji finału Mistrzostw Świata. Kupczewicz. Dobra szybkość tego zawodnika, dobre blokowanie piłki. Zawiślan, podanie na prawą stronę. Kurzepa. Budka, świetny ślizg tego młodego piłkarza i wybicie piłki na aut. Dybicz. Budka. Kapka. Musiał wygrywa piłkę, Musiał. Pojedynek z Maculewiczem. Dwaj byli koledzy z tej samej linii, z tej samej formacji obrońcy. Musiał i teraz Zawiślan. Budka jednak przeszkodził. Kurzepa, trwa atak Arki po tej pierwszej i drugiej minucie, kiedy to zaatakowali Wiślacy bramkę Rzemojtela. Teraz zarysowała się przewaga zespołu Arki Gdynia. Te trzy rzuty roczne, sporo strzałów z dalszej odległości i przewaga optyczna. Tempo pojedynku wysokie. Musiał. Zawiślan. Kilka rzeczy ustawiając te szeregi obronne, jeżeli tak można powiedzieć, już na linii środkowej boiska. Kmiecik, co zrobi w pojedynkę? Krupiński nie dojdzie chyba do tej piłki. Nawałka i Pietrzykowski. Pietrzykowski jest najwyższym obrońcą gdyńskiej Arki. Tutaj na spalonym Bikiewicz. I będzie rzut wolny pośredni wykonywany z własnej połowy przez krakowską Wisłę. A nie, nawet aut. Kmiecik zupełnie swobodnie, spokojnie przejął tę piłkę. Bochentyn, Nawałka, Krupiński, Wróbel i Bochentyn. Kupczewicz. Po lewej stronie pędzi Dybicz. Jest tam także Kwiatkowski. Płaszewski i Bikiewicz. Bramkarz krakowskiej Wisły Gonet. Krakowianie po raz czwarty występują w finale Pucharu Polski. Mają na swym koncie już raz zdobycie tego cennego trofeum w 1967 roku w sytuacji podobnej do tej, w jakiej w tej chwili znajduje się krakowska Wisła. Mam na myśli występy w ekstraklasie piłkarskiej. Także wówczas w 1967 roku krakowianie grali w lidze słabo. Także
poprzednim sezonie zdobyli Mistrzostwo Polski, przecież krakowska Wisła to aktualny jeszcze mistrz Polski, no i wywalczyli w Kielcach na stadionie w meczu z trzeciligowym Rakowem Częstochowa Puchar Polski. Arka Gdynia to niezapisana karta jeszcze w rozgrywkach pucharowych. Po raz pierwszy dotarła do finału. Kupcewicz, Kwiatkowski, cofający się skrzydłowy, obunożny, pomógł sobie ręką. Śmiecik i Bochentyn, Kurzepa, Nawałka, Krupiński, Nawałka, boczna linia pola karnego, Wróbel, poprzeczka, Śmiecik i gol! A więc krakowska Wisła prowadzi 1-0 na stadionie Motoru Lublin, po strzale Kaźmierza Śmiecika. 15 minuta meczu, 1-0 dla krakowskiej Wisły, która wykorzystała błąd obrony drużyny krakowskiej. Po momencie pewnej przewagi polu na boisku zespołu Arki Gdynia, która przeprowadziła kilka składnych ataków, zaskakiwała, starała się zaskoczyć bramkarza Goneta strzałami z dystansu, wywalczyli piłkę piłkarze krakowscy. Odległość od bramki Goneta około 30 metrów. Musiał i Kupcewicz. Trzech piłkarzy krakowskich tworzy mur. Nadbiega także czwarty, Krupiński. Bardzo ostry strzał, ale w sam środek bramki. Także Gonet nie miał żadnego kłopotu. Kazimierz Śmiecik jest najbardziej bramkostrzelnym zawodnikiem krakowskiej Wisły. W tych rozgrywkach ligowych ma na swoim koncie 11 bramek, jest w ścisłej czołówce ligowych strzelców. W ogóle w historii swych ligowych występów zdobył ponad 100 bramek, dostał się do tego ekskluzywnego klubu. No i tutaj w Pucharze Polski także bardzo przytomnie wykorzystał tę sytuację, chociaż mają w niej udział także Nawałka i Wróbel, którzy z lewej strony boiska zaatakowali bramkarza Majtela. Ten strzał w słupek i wyjście Śmiecika. Lipka. Nawałka. Za mocno wypuścił sobie piłkę, ale jeszcze ją zdołał utrzymać. Faulowany przez Pietrzykowskiego Wróbel. No Wróbel jest piłkarzem lubującym się w driblingach. Jest to piłkarz często narażany na tego rodzaju sytuację, jaką oglądaliśmy przed chwilą. Trapiony kontuzjami, na pewno nie może w pełni rozwinąć swego talentu, chociaż należy do czołowych skrzydłowych naszej ekstraklasy. No i ma już na swym koncie występy w reprezentacji Polski. Wróbel opuścił na chwilę boisko, a więc Wisła gra w dziesiątkę. Śmiecik. Taki rykoszet od nóg obrońców Arki. Cofnięty Kwiatkowski, skrzydłowy drużyny Arki. Kapka, Maculewicz, Bikiewicz, Kwiatkowski i out. Wróbel chyba za chwilę powróci na boisko. Tak, już zaczyna biegać tutaj wzdłuż linii autowej i w momencie, kiedy nastąpi przerwa w grze, wejdzie na boisko. Już się pojawił. Wyglądało to na to, że Wróbel szukał rewanżu na Pietrzykowskim.
ale bardzo podobała mi się decyzja sędziego Jarguza, który momentalnie przy pierwszych tego rodzaju poczynaniach piłkarzy wyciągnął żółtą kartkę. Nie wahał się ani przez moment, chociaż stawka meczu przecież niebagatelna. Kupcewicz! Ożywienie, głównie radość z prowadzenia, ale także niecodzienny wypadek. Obok mnie trener Wiesław Oraz Leńczyk oraz Wiesław Lędzion, który grał w zespole przed 13 laty, gdy zdobywał Puchar Polski w Częstochowie, tak? W Zakowym Częstochowa. Bardzo rzadko Kazimierz Kmiecik strzela bramki głową. No tak, do rzadkości to należy, ale dzisiaj była idealna okazja ku temu. Dobra, piłka była wysoko, wyskoczył w powietrze i formalność. Pamięta pan to spotkanie finałowe z 66 roku? Tak, wygraliśmy wtedy 2-0 w dogrywce. Poziom meczu, zaciętość podobna? Podobna, raczej specyfika meczu właśnie pucharowych, duża stawka i wtedy... Faul na Bikiewiczu. Zaciętość odgrywa dużą rolę. Za chwilę oglądać będziemy rzut wolny pod bramką. Dziękuję Krakowską. Bardzo. Patrzmy na boisko. Bramka staje się coraz Bikiewicz bardziej. Nie podnosi się z murawy boiska. Odległość od bramki Goneta niewielka. Widzę już Kupcewicza ustawiającego piłkę. Dwudziesta druga minuta meczu. Wisła prowadzi z Arką 1-0. Za chwilę chyba Bikiewicz będzie zdolny do gry. Lekarz klubowy masuje mu stłuczoną nogę. Kąt dosyć ostry. Większość piłkarzy Arki z wyjątkiem Bielińskiego. Wszyscy w sąsiedztwie pola karnego, w sąsiedztwie bramki Goneta. Jednak Bikiewicz mocno utyka. Trudno mi powiedzieć. Wydaje mi się, że Bikiewicz powróci na boisko. Niemniej jednak doznał bolesnego urazu i musi się poddać. Trochę za dużo tego pecha. Choroba Tomka Korenta teraz napastnik, który obok Zawiślana miał pełnić jego rolę. Ale no, pech mógł wybitnie prześladuje. Przed tak ważnym spotkaniem Tomek Korent zachorował, miał dzisiaj wysoką temperaturę i nie mogliśmy skorzystać z jego usług. To na pewno się odbija. Ale te strzały Kupcewicza są coraz cenniejsze, więc może... Uważam, że nerwowo zbyt zaczęliśmy to spotkanie. Zobaczymy, jak się gra rozwinie w dalszych minutach. Popatrzmy. Poza boiskiem, podobnie jak przed minutami Wróbel. Dziękujemy za meldunki z ławki trenerów i zawodników rezerwowych. Musiał. Kwiatkowski, Gonet przepuszcza piłkę. Naprawił swój błąd. Arka nadal gra w dziesiątkę, chociaż Bikiewicz już coraz sprawniej porusza się tutaj wzdłuż linii autowej. Kapka. Witamy przez sympatyków klubu kibica Arka Gdynia. Wróbel, Bochentyn i Kurzepa, Pietrzykowski.
Obikiewicz wyraźnie jeszcze utyka, ale ambitnie walczy. Wróbel. Nawałka. Krupiński. Kmiecik. Linia pola karnego tuż, tuż. Krupiński. No, zabrakło 20-30 centymetrów. To była taka próba koronkowej akcji. Kontratak drużyny Gdyni. Kupcewicz szybko wychodzą z piłką. Zawodnicy Arctic. Strzelnie piłki na pole karne. Tam jednak na spalonym był Dybicz. I będzie rzut wolny pośredni wykonywany z pola karnego zespołu krakowskiej Wisły. Deszcz nie ustaje. Pomimo niekorzystnych warunków do gry, walka jednak zacięta, szalona. Duża ambicja, duża wola walki w tym finale Pucharu Polski. Płaszewski. Musiał. Faulowany przez Kmiecika. No nie sądzę, aby musiał z tej odległości starał się strzelać na bramkę Koneta. Kurzepa. Rzut wolny z odległości 20 kilku metrów od bramki Koneta. Mimo prowadzenia 1-0 Arka, mimo prowadzenia krakowskiej Wisły, Arka nie ustaje w tych atakach na bramkę przeciwnika. Niezmordowany Kupcewicz, on ustawia sobie piłkę. A obok niego Pietrzykowski, nieco bardziej na lewą stronę Dybicz. Kupcewicz. Strzał minimalnie niecelny. Minął dosłownie o szerokość piłki, spojenie słupka i poprzeczki. No, Wisła stara się teraz zwalniać tempo swych akcji. Przetrzymywać piłkę. Po prostu wybijać nieco z tempa przeciwnika. Wisła prowadzi 1-0, ale nie sądzę, aby po 27 minutach meczu myślała o utrzymaniu tego korzystnego rezultatu. 1-0 to skromna zaliczka i tak doświadczony zespół jak krakowska Wisła nie będzie podejmował chyba takiego ryzyka. Lipka. Lipka, Wróbel. Nawałka. Kapka. Szybkie podanie do Wróbla. Wróbel, ostry kąt. Wróbel, Zemojtel świetnie tam wybiegł z bramki, zmniejszył ten kąt, utrudnił strzał napastnikowi krakowskiej Wisły i mamy tylko rzut rożny. A więc drugi rzut rożny w dzisiejszym meczu dla drużyny krakowskiej. Lipka tym razem ustawia piłkę w narożniku boiska. Rzemojtel potknął się, pusta bramka, Kmiecik wybija piłkę głową z bramki. Bieliński, kapitan drużyny Arki, zawodnik najstarszy, 32-letni, od ponad 10 lat występujący w szeregach zespołu gdyńskiego. Trzeci rzut rożny, tym razem przeciwległa strona boiska. Wróbel. Bardzo płasko. Musiał, z wyjątkiem Zawiślana, wszyscy piłkarze Arki na własnym polu karnym i aut. Lipka. I potężna pompa Maculewicza. Maculewicz w ułamku sekundy zdecydował się na start do tej piłki, momentalnie przejął piłkę na nogę, no i posłał silną bombę
na bramkę Arki, że Mojtel, mimo że jest jednym z lepszych bramkarzy naszej ekstraklasy, wypuścił piłkę z rąk. Zaznaczył się teraz okres przewagi krakowskiej Wisły. Takie to już jest prawo pucharowe, że raz jedna, raz druga drużyna będzie przeważała. Kmiecik i Rzemojtel. Mały festiwal rzutów rożnych. Piąty róg dla drużyny krakowskiej Wisły. Przy trzech Arki Gdynia. Kmiecik, tym razem króciutko do Płaszewskiego. Zagapili się troszeczkę zawodnicy Arki. No ale Płaszewski także fatalnie rozegrał tę akcję. Motyka. Lipka. Kapka. Wróbel. Linia pola karnego. Tam po prawej stronie Kmiecik. Kapka. Zawodnik krakowski. Będzie rzut wolny wykonywany przez drużynę Wisły. Maculewicz. Trwa taki pojedynek między Kupcewiczem i Maculewiczem. Ci dwaj zawodnicy grający przeciwko sobie wykonają większość rzutów wolnych. Rzemojtel w bramce podenerwowany ustawia partnerów tworzących mur. Lipka, Kmiecik. O, bardzo chytrze wykonany rzut wolny. Lipka poderwał piłkę do góry i Kmiecik momentalnie z powietrza przejął ją strzelając. 31. minuta spotkania finałowego Pucharu Polski. Wisła, Arka 1-0. Tu ławka rezerwowa Arki, tu ławka rezerwowa Arki. Cisnę z całej siły, jest wciśnięty. Dochodzą do nas strzępy jakichś meldunków z ławki rezerwowej Arki Gdynia. Mamy jakieś problemy z łącznością. Krupiński. Kmiecik. Pan Jarkusz zastosował tutaj przywilej korzyści. Sytuacje pod bramką Arki, jedna za drugą. Czyżby obrońcy nie wytrzymywali kondycyjnie albo nie byli przystosowani do gry w takich warunkach? To nie jest kwestia kondycji. Po prostu może w szeregach w tej chwili jest pewne zdenerwowanie, gdzie po prostu no, zaważył błąd może w pierwszych minutach, gdzie straciliśmy bramkę i w tej chwili może to jest, no, te sytuacje wynikają. Co należy czynić, by opanować tę sytuację, by podnieść ducha w drużynie? Po prostu musimy... Jest jakaś zmiana się chyba będzie szkoda. Musimy przejść do większego ataku i ściślej w linii środkowej pokryć, bo tutaj jest za dużo ludzi, moim zdaniem. Wierzę, Marian Nowacki wstał z ławki rozgrzewać. Słyszeliście Państwo tak, opinię trenera Czesława Boguszewicza. Rzut wolny został wykonany przez zespół krakowski. To był rzut wolny pośredni. Musiał któryś z piłkarzy coś tam powiedzieć drużyny Arki. No i po prostu przy tej śliskiej nawierzchni... Ślad za Nowackim podążył Krystyniak. Dwie zmiany, czy będzie Pan decydował między tymi dwoma piłkarzami? Za chwilę zdecyduję, kto wejdzie. Zobaczymy więc. No w tych warunkach piłka płata troszeczkę figle zawodnikom, nawet takim jak Adam Nawałka, nasz wielokrotny reprezentant. No warunki do gry dla obydwu zespołów są jednakowe. Naszym piłkarzom często przychodzi grać na rozmokłych, błotnistych boiskach. Przypominam przecież inaugurację rundy wiosennej naszej ekstraklasy, gdzie grano nie tylko na błocie i śniegu, ale nie tylko na błocie i wodzie, ale także i na śniegu. Maculewicz. Na pewno drużyna krakowska ma w swoich szeregach więcej doświadczonych, rutynowanych piłkarzy od drużyny Arki Gdynia, która gra jednak osłabiona brakiem swego najlepszego środkowego napastnika Tomasza Korynta. Lipka po udanym debiucie meczu z Holandią. I aut dla Arki, dla Wisły.
wystawia piłkę. Jest tam Krupiński na polu karnym. Arki, Kmiecik, Nawałka i Wróbel. Podbiega także Maculewicz, który jest tym wysuniętym środkowym obrońcą. Nawałka przymierzał w okienko bramki gdyńskiej. Płaszewski. Niemal wszyscy zawodnicy krakowskiej Wisły to piłkarze którejś z reprezentacji naszego kraju, od juniorów począwszy, a na seniorach kończywszy. Najbardziej wszechstronnym zawodnikiem zespołu krakowskiej Wisły jest Lipka, który został powołany do wszystkich trzech reprezentacji. Do olimpijskiej, do młodzieżowej i do reprezentacji A na mecz z Holandią. Ładny atak krakowskiej Wisły. Motyka, dośrodkowanie. Kwiatkowski, który coraz częściej przebywa pod własną bramką, osłabiając w ten sposób siłę uderzeniową swego zespołu. Kurzepa. Bikiewicz. Kurzepa, pole karne, Kurzepa i piłka przeszła poza boisko. Wchodzi na boisko w drużynie Arki Gdynia, Krystyniak. Opuszcza boisko. Chwileczką opuścił boisko, już teraz Zawiśla. Znajduje się pośród swoich kolegów na ławce rezerwowej. Wielki pech, panie Jurku, ta kontuzja, która sprawiła, że przez wiele sezonów nie występował pan na ligowych boiskach. Wtedy, kiedy nagle przychodziła duża forma i zaczęto porównywać pana z Szarmachem, znowu się odnowiła. Dzisiaj prawdopodobnie dwugłowy mięsień znów strzelił w drugiej nocy. Po kontuzji waszej, gdzie miałem w prawej nocy, teraz mi w lewej strzelił mięsień. W takim meczu, w którym mógł pan pokazać się wszystkim, w tak ważnym, w meczu pucharowym, to pech wielki. To już chyba pech. Trudno mi mówić, bo znowu kontuzja i znowu leczenie. Dziękuję panu bardzo. Cóż, życzę rychłego powrotu do zdrowia i no nie przeszkadzam w takim momencie. Rzut wolny dla krakowskiej Wisły. 1-0 prowadzą krakowianie. Do zakończenia pierwszej części spotkania około 8 minut. Płaszewski. Jeszcze szansa. Kmiecik. No, Kmiecik jest najgroźniejszym napastnikiem krakowskiej Wisły w tym meczu. Jest to stara prawda. Jest to odkrywanie jakiejś Ameryki. Po prostu Kmiecik zawsze był bramkostrzelnym, groźnym piłkarzem. Piłkarzem, który nie mógł znaleźć uznania u selekcjonerów kadry narodowej, reprezentacji narodowej. Piłkarzem, który najczęściej jednak najlepiej spisywał się w meczach swojej klubowej drużyny. Pozycję środkowego napastnika zajął w tej chwili skrzydłowy Bikiewicz. Kurzepa zajął miejsce prawoskrzydłowego. No a Krystyniak, który wszedł w miejsce Zawiślana, gra w drugiej linii. Jest to na pewno dramat Jerzego Zawiślana, piłkarza trapionego kontuzjami. Właściwie był to jego trzeci mecz w tym roku kalendarzowym. Najpierw po długiej, długiej przerwie grał z Gwardią Warszawa. Potem znowu kontuzja w tym meczu. No i niecałe spotkanie grał z Chorzowskim Ruchem. Zwycięskie dla Arki Gdynia i teraz po raz trzeci. Maculewicz szybko idzie na przebój. Bochenty, Dybicz, Płaszewski, Krupiński, w przodzie Wróbel i Kmiecik. Płaszewski na pozycji lewoskrzydłowego. Będzie za chwilę dośrodkowanie. Do Wróbla. Wróbel oczekiwał dosyć długo na to podanie, nie wytrzymał nerwowo, podbiegł bliżej partnera i ten moment właśnie zadecydował o tym, że podanie było niecelne. Chociaż główną winę tutaj ponosi za to Płaszewski, czyli zawodnik podający do partnera. Jego obowiązkiem jest zagrywać dokładnie. Do zakończenia pierwszej części meczu mamy około 5 minut. Krakowianie utrzymują przewagę jednej bramki. Krystyniak, Bikiewicz i Maculewicz. Wreszcie!
prowadzeniu drużyny krakowskiej zadecydowała w tej pierwszej części gry postawa drugiej linii. Jednak ta trójka Lipka, Kapka, Nawałka spisuje się lepiej od trójki Dybicz, Kupcewicz, Kurzepa. Kmiecik. Wróbel. Nieprawidłowo blokowany przez Bielińskiego. Deszcz ani na sekundę nie przestaje padać. Finał Pucharu Polski. Krakowianie prowadzą 1-0 w czwartym swym finale Pucharu Polski z debiutującym w tym finale zespołem Arki. Kmiecik. Jerzy Zawiślan samotnie przeżywa swoją tragedię. Gra jednak toczy się dalej. Cóż, proszę Państwa, takie są prawa meczu o tak wielką stawkę. A ja mam pytanie do trenera Czesława Boguszewicza, usprawiedliwione nową sytuacją na boisku i wejściem Krystyniaka. Ale może za moment, bo teraz już sytuacja Lipka wyjaśniona. Przewrócił się. Panie na polu karnym, jakie sędzia pokazuje grać dalej. To jest to raczej defensor, piłkarz, który gra w obronie. Więc on dostał zadania podobne, jakie miał Rysiu Kurzepa, którego w tej chwili przesunąłem na prawe skrzydło, natomiast Andrzeja Wikiewicza z prawego za Jurka Zawiślana na środek napadu. To znaczy, jakie to są zadania konkretnie? Czy absorbować swoją obecnością stałą obronę, atakować? Po prostu wykryć w swojej strefie pomocnika lewego Wisły, również wejść się ze zwodem na strzał, który posiada z lewej. Właśnie, potrafi bardzo silnie strzelać, więc obserwujmy grę Krystyniaka, czy rzeczywiście wykorzysta tę swoją szansę. I kontratak drużyny Arki. Kupcewicz. Po prawej stronie Kurzepa. Arka jest wyraźnie zdeprymowana jednak utratą bramki w 15 minucie po strzale Kmiecika, chociaż rozpoczęła bardzo obiecująco, z dużym rozmachem i do momentu utraty tej bramki była stroną przeważającą w tej pierwszej części spotkania. Zresztą do zakończenia finału Pucharu Polski jeszcze sporo czasu, ponad 45 minut, bo do zakończenia tej pierwszej części pozostały jeszcze 2 minuty. Krystyniak. Budka. Bardzo pewnie grający na pozycji środkowego, ostatniego obrońcy w drużynie krakowskiej Wisły. Kapka. I Maculewicz. Drużyna krakowska jest na pewno zespołem, który ma już nie tylko doświadczenie w finałach Pucharu Polski, w rozgrywkach ligowych, ale także w pucharach europejskich. Te pojedynki w Pucharze Klubowych Mistrzów Europy w zeszłym roku i na początku tego roku, pojedynki ze Szwedami, z FC Malmö, z innymi drużynami. To na pewno procentuje w dzisiejszym pojedynku i widać, że ta przewaga w doświadczeniu, w rozgrywaniu takich ważnych, pojedynczych spotkań jest po stronie krakowskiej Wisły. Maculewicz, Wróbel na pozycji środkowego napastnika. Ta trójka napastników Krupiński, Wróbel i Kmiecik jest bardzo ruchliwa w zespole krakowskim. Często zmieniają pozycje, często są wspomagani i przez Nawałkę, i przez Lipkę. Coraz częściej także wychodzi do przodu środkowy obrońca Maculewicz. Kapka strzela z dystansu. Bardzo elastycznie grają krakowianie. Wróbel nie trzyma się kurczowo pozycji lewoskrzydłowego, podobnie Krupiński. Odległość od bramki około 45 metrów. Krupiński i Maculewicz. No, zdecydowanym ruchem Maculewicz dał do zrozumienia Krupińskiemu, że on będzie wykonawcą tego rzutu wolnego. Podanie, Kmiecik.
drodze do finału Pucharu Polski. Arka Gdynia pokonała Piasta, Nowa Ruda, Warte Sieradz, Lecha Poznań i Sząpierki Bytom. Krakowska Wisła wygrała z Arką Szczecin, Pogonią Szczecin, Lechią Gdańsk i Zagłębiem Lubin tą pucharową rewelacją w półfinale. Pietrzykowski ustawia piłkę. Już tylko sekundy dzielą nas od zakończenia pierwszej części meczu. Dybicz i Lipka. Lipka ma za zadanie ograniczać pole działania właśnie Dybicza. Kmiecik. Świetna sztuczka techniczna i szybkie wyjście z własnego pola karnego. Piękny kontratak drużyny krakowskiej. Czwórka zawodników Wisły. Kapka po prawej stronie, wróbel. Kapka! Bardzo szybko przedostali się z własnego pola karnego na pole karne drużyny Arki, piłkarze krakowscy. Piłka musi przejść poza boczną linię pola karnego, stąd ta powtórka. Kupcewicz, Dybicz, Kupcewicz utrzymał się przy piłce, dobry zwód, tam jest jednak Budka, jest Motyka, powstrzymują atak piłkarza Arki. Pierwszej części finałowego meczu o Puchar Polski pomiędzy Wisłą Kraków i Arką Gdynia. Wisła po strzale w 15 minucie spotkania Kazimierza Kmiecika prowadzi 1-0. Przed nami druga część, no ale wcześniej przerwa. Proszę, studio w Warszawie. Na jednym ze spotkań przypadkowo wpadało podziała Kraków, a w górze czasu raz 1961 roku przechodzi do Wisły, które występuje do chwili obecnej. Jest Bochentyn, Pietrzykowski i Bieliński, a więc ta sama czwórka obronna. Drugą linię tworzą Dybicz, Kupcewicz i Krystyniak i w przodzie Kurzepa, Bikiewicz i Kwiatkowski. I za chwilę sędzia Jargus rozpocznie drugą część spotkania Wisła Kraków, Arka Gdynia. Nieco mniejszy deszcz pada tutaj w Lublinie, ale nie poprawiło to specjalnie warunków do gry. Szansa, Kwiatkowski, pole karne. I wślizgiem zaatakował piłkę bardzo prawidłowo Krzysztof Budka, wybijając ją na rzut rożny. Mocno podkręcona piłka i pusta bramka. Jeszcze tam trwa obrona zacięta dostępu do bramki krakowskiej Wisły. Dybicz. I piłka wychodzi poza boisko. A więc Arka, podobnie jak w pierwszej połowie, rozpoczęła bardzo ostro, zdecydowanie i już w pierwszych 60 sekundach drugiej części spotkania stworzyła chyba najdogodniejszą sytuację do zdobycia bramki pod bramką krakowskiej Wisły. Bochenty. Musiał. Tu przy bocznych liniach boiska są najtrudniejsze warunki do gry. Kapka. Krupiński. Nie ma Pietrzykowskiego na pozycji prawego obrońcy. Bieliński stara się ratować sytuację. On tam biegnie na prawą stronę boiska. Kapka. Nawałka.
za niebezpieczną grę, za tak zwaną nakładkę. Rzut wolny pośredni dyktuje sędzia Jargus dla zespołu Arki Gdynia. Kupczewicz. No, Arka nie ma nic do stracenia. Przegrywa jedną bramką. Jest to przewaga niewielka. Mecze pucharowe, stawka olbrzymia. Dla Arki nie tylko puchar, ale wagą dzisiejszego finału są lepsze warunki do pracy szkoleniowej, do pracy treningowej. Stadion nie ma odpowiedniego zaplecza, nie jest najlepszy, no ale gdyby Arka zdobyła puchar, wówczas na pewno doczekałaby się lepszego obiektu sportowego. I tym razem zdecydowana akcja Pikiewicza. Ładne dośrodkowanie. I kolejny rzut rożny w tych pierwszych dwóch minutach drugiej połowy meczu. Drugi dla Arki. Arka atakuje z większym rozmachem, z większą desperacją w bramkę krakowskiej drużyny. No, proszę Państwa, dosłownie zabrakło centymetrów, aby piłka wtoczyła się po tych odbitkach od nóg zawodników Arki i krakowskiej Wisły do bramki. Zdezorientowany Gonet tylko rozpaczliwie śledził, jak piłka toczyła się wzdłuż linii bramkowej i wyszła obok słupka. A więc trzeci rzut rożny dla Arki, która stawia wszystko na jedną kartę. Ciekawe, jak długo starcza i muszą zespołowi z Gdyni. Jest! Nie ma Goneta, nie zdołał się jednak odwrócić Tużepa, który w tym błotku stracił równowagę i nie zdobył wyrównującego gola. A więc od sporych emocji rozpoczęła się druga połowa spotkania pucharowego, finału Pucharu Polski, 24. edycja. Puchar Polski, który także przeżywał przeciwne koleje losu. Jeszcze przed wojną rozegrano w ramach Pucharu Polski mecz, który jest uznawany za nieoficjalny. Nie zanotowano go w kronikach Polskiego Związku Piłki Nożnej. Wówczas właśnie Wisła Kraków grała w tym finale, wygrała. No ale prawdziwa kariera Pucharu rozpoczęła się od 1951 roku. Potem była zupełnie niezrozumiała kilkuletnia przerwa między rokiem 1957 a 1961. Po interwencjach redakcji Przeglądu Sportowego i Katowickiego Sportu wznowiono rozgrywki pucharowe, które trwają nieprzerwanie do tej pory od 1961 roku. Walczymy o nadanie tej imprezie odpowiedniej rangi. Puchar Anglii cieszy się wielkim powodzeniem, wzbudza olbrzymie emocje. Miejmy nadzieję, że Puchar Polski także. Szansa dla Arki. Kupcewicz. Piękny strzał! Ależ bombę posłał Kupcewicz w kierunku bramki Goneta. Łukiem przeszła piłka ponad murem utworzonym przez drużynę krakowską i ocierając się o lewy słupek wpadła pod poprzeczką do bramki Wisły. A więc po 5 minutach nieustającego ataku na bramkę Wisły Arka Gdynia wyrównuje szansę i rezultat meczu 1-1 po strzale Kupcewicza. Mówiłem o tym, że jeżeli ktoś może zagrozić bramce Goneta, to tylko właśnie Kupcewicz, który zawsze imponował tą znakomitą sztuką wykonywania rzutów wolnych. Państwo możecie oglądać na swoich telewizorach powtórki z tych bardziej emocjonujących wydarzeń. Niestety ja tutaj w naszej kabinie sprawozdawczej nie mam tej możliwości. Państwo mogą przeżywać jeszcze raz te wszystkie emocje. Nawałka. Ciekawy jestem, jaka będzie odpowiedź krakowskiej Wisły. Wróbel. Wydawało się, zwłaszcza pod koniec pierwszej części, że krakowianie panują już nad przebiegiem wydarzeń na boisku. Słowo komentarza trenera do bramki Janusza Kupcewicza. Trudno tutaj coś skomentować, po prostu Janusz swoją dobrą grę w pierwszej połowie spotkania udokumentował no, zdobyciem wprost kapitalnej bramki. W jego stylu. W związku z czym nadzieje nowe wstąpiły w drużynę. No, po prostu w pierwszej połowie zapłaciliśmy jakieś frycowe, takie niedoświadczenie zespołu dało znać o sobie. Teraz powinniśmy uzyskiwać stopniowo przewagę nad Wisłą, co wiemy również o słabszym przygotowaniu Wisły do zespołu. Zespół powinien tracić siły szybciej niż my. Takie są marzenia Arki. Zobaczymy, co na to Wisła.
Dziękujemy trenerowi Boguszewiczowi za informację i obserwujemy przebieg spotkania. Kmiecik, Krupiński, no Wisła zupełnie inaczej zaczyna sobie poczynać na boisku w momencie, kiedy utraciła bramkę. Lipka tam na polu karnym, Dybicz, tempo teraz jeszcze bardziej zwiększyło się. Kupczewicz. Ilekroć jest przy piłce Wrzawa na sektorze wśród sympatyków Arki Gdynia. Kwiatkowski. Kapka. Maculewicz. O, piłka przeszła obok piłkarzy. Kupczewicz i Motyka. No, Kwiatkowski się nie zorientował, że w tym kierunku będzie adresowana piłka. Musiał. Krupiński. Lipka. Musiał pozostawiony. Na środku boiska Lipka, wspaniały rajd tego piłkarza, dośrodkowanie i w ostatniej chwili tam nadbiegł zawodnik drugiej linii, Krystyniak. Czy trener Orest Leńczyk jakby przeczuł to wyrównanie, mówił pan w momencie tego wolnego, ale uwaga, szansa dla zespołu Wisły i niewiele brakowało, Michał Wrubel. Powrócimy jeszcze na ławkę znakomita orientacja. Zawodników krakowskiej Wisły obserwujemy który przez... zawodnikiem, który doskonale... egzekwuje ruty wolne. Mieliśmy za zadanie ustawiać dobrze mur. Bramkarz miał zwrócić na to uwagę. I się okazało, że jednak to było za mało. A z drugiej strony nie mieliśmy popełniać fauli w sytuacjach pod 16, bo to rzeczywiście stwarzamy im możliwość uderzeń takich. No teraz taktyka jest prosta. Walka. Wtedy jeszcze parę minut temu utrzymać ten rezultat i także walczyć o zdobycie bramki, ale teraz koniecznie potrzebne są bramki. Taktyka nie była utrzymać, bo zdaję sobie sprawę, że w takim meczu nie można jedną bramką prowadzić i liczyć na to, że tak się rezultat skończy mecz. Walka miała być od początku i sądzę, że do końca będzie. Rezultat okaże się dopiero po meczu. Dziękuję bardzo. Z ławki trenerów i zawodników rezerwowych krakowskiej Wisły. Powracamy na boisko. Gonet. Mecz wyraźnie nabrał rumieńców. Obydwa zespoły rzucają teraz na szale wszelkie swe siły. Kto wytrzyma trudy tego spotkania lepiej kondycyjnie, kto lepiej przystosuje się do tego mokrego, ciężkiego boiska, kto będzie dysponował większym zapasem sił, ten zakończy ten mecz, ten finał pucharowy zwycięsko. Krakowianie uchodzą za drużynę słabiej przygotowaną pod względem wytrzymałościowym od Arki Gdynia, która potrafi narzucić tempo i utrzymać je do końca. Zobaczymy, czy te opinie przedmeczowe sprawdzą się w dzisiejszym pojedynku. Do zakończenia spotkania mamy jeszcze sporo czasu. Mija w tej chwili 10 minuta drugiej części meczu. Wisła Kraków, Arka Gdynia 1-1. Gdyby takim rezultatem zakończyło się spotkanie, nastąpi dogrywka 2 razy po 15 minut. Gdyby ona nie przyniosła rozstrzygnięcia, wówczas strzelano by na stadionie Motoru Lublin rzuty karne. Krupiński w pojedynku z Pietrzykowskim. Faulowany był zawodnik Arki Gdynia, która jeszcze wyszła poza boisko. Ale będzie wykonywany rzut wolny. Zapału Krupińskiego na Pietrzykowskim. Chyba nie tylko pojedynek na boisku, ale także na trybunach pomiędzy kibicami jednego i drugiego zespołu. Kupczewicz.
Kwiatkowski. Kupczewicz powoli staje się panem środka boiska, coraz dzielniej tutaj sobie poczyna, coraz pewniej rządzi, rozdziela piłki, strzela z dystansu. Bikiewicz faulował Płaszewskiego i rzut wolny dla krakowskiej Wisły. Piński. Motyka. Wróbel, Krupiński, dwójka skrzydłowych po prawej stronie boiska. Dośrodkowanie, Kmiecik. Bardzo groźny strzał Lipki, odbity jednak przez obrońców. No i potem poprawka Kapki. Trener Lęczyk udziela instrukcji, podbiega do linii autowej Motyka. Tymczasem atak, Budka i Kwiatkowski pole karny. Odpowiedzia, decyzja sędziego, rzut karny. A więc szansa dla Arki Gdynia. Sędzia Jarbuc ani przez moment nie zawahał się. I za faul na Kwiatkowskim. Piłkarze Arki wykonywać będą rzut karny. Kto będzie wykonawcą tego rzutu karnego dla drużyny Arki Gdynia? Jest to bardzo emocjonujący moment, no szanse bramkarza niewielkie. Widzę, że podchodzi już umorzany zawodnik Arki Gdynia. Gonet koncentruje się, ociera buty o słupek bramki, a tym piłkarzem, który będzie wykonawcą, jest rezerwowy Krystyniak. On podbiega do piłki, on ustawia ją w odległości 11 metrów od bramki Goneta. Gonet ociera rękawice w ręcznik spoczywający tam w głębi bramki. Krystyniak podbiega do piłki, tam przebiegł jednak Maculewicz. Upomina go sędzia Jarbuz. Jeszcze raz moment koncentracji. Kto tutaj wytrzyma nerwowo? Krystyniak podbiega, strzał! Przepiękny strzał Krystyniaka, Jarka Gdynia prowadzi w meczu z krakowską Wisłą po strzale z rzutu karnego Krystyniaka 2-1. Zwycięstwem Krystyniaka. Trenerze, spokój teraz tylko, tak? Takie były pańskie słowa przed chwilą. Spokój, spokój oczywiście musi być naszą dewizą w tym momencie. Trudno tutaj zachować spokojne brzmienie głosu. Przeżywam bardzo. Myślę, że wszystko dobrze się skończy. Mimo to, że los nas trochę pokarał tymi kontuzjami, chorobami. Tutaj Tomek Korynt na pewno nas ogląda. Także Tomek, trzymaj się. Jesteśmy po prostu, staramy się robić wszystko, co tylko w naszej mocy. Dziękuję. Wróbel, pole karne, podanie do tyłu do Kapki i ten pudł jest dosyć dogodnej sytuacji strzeleckiej. Wyłożona piłka, linia pola karnego, a więc 16,5 metra od bramki Grzemojtela i Kapka przestrzeliwuje.
a więc odwróciły się losy tego dramatycznego na pewno finału Pucharu Polski, chociaż do zakończenia spotkania jeszcze 29 minut Arka po raz pierwszy w tym spotkaniu objęła prowadzenie 2-1 dla reprezentanta Wybrzeża w finale Pucharu Polski. Kupcewicz, Dyfić i Motyka. To sektory, które zajmowane są przez sympatyków gdyńskiej Arki. Rozszalały się, trwa tam w tej chwili prawdziwy karnawał. Powiewają flagi o barwach klubowych niebiesko-żółtych. Państwo tego nie oglądają, mamy kłopoty z realizacją tego meczu. Mówiłem o tym, że ja nie mogę oglądać powtórek razem z Państwem, przeżywać tych emocjonujących momentów, no ale wynagradzamy to Państwu w ten sposób, że możecie Państwo sami przeżywać powtórki i te ważniejsze wydarzenia z tego meczu. Tam po drugiej stronie stadionu radosna wrzawa, rezultat 2-1 dla Arki Gdynia, dla debiutanta, jeżeli tak można powiedzieć, finału Pucharu Polski, bo przecież jest to premierowy występ piłkarzy Arki w finałach Pucharu Polski. Pietrzykowski, Bikiewicz, Kupcewicz, Dybicz i Maculewicz, który coraz częściej zapuszcza się na połowę przeciwnika. On jest tym środkowym obrońcą wysuniętym. Dobre dośrodkowanie na lewą stronę do Krupińskiego. Krupiński ma dużo swobody. Wysokość pola karnego. Krupiński, pole karne. O, ale posłał piłkę tak silnie i uderzył tak niedokładnie, że wyszła ona bardzo daleko od bramki Szemojtela. Mamy informację, że za chwilę otrzymamy krótki meldunek z ławki rezerwowej krakowskiej Wisły. Orest Leńczyk wspólnie z Wiesławem Lędzionem zadecydowali, aby zawodnicy rezerwowi Andrzej Gazda i Jan Jałoka opuścili tę ławkę i rozgrzewali się na boku. Wejdą za chwilę, czy też chce pan mieć ich gotowych do gry w każdym momencie? To drugie. Muszą się przygotować do wejścia, ponieważ aktualnie w tej chwili nie wiadomo jeszcze za kogo wejdą, ale muszą być przygotowani. Są to pomocnicy, a więc panów przypuszczenie, że wszystko zależeć będzie w końcowych minutach od tej drugiej linii, tak? Musi grę ofensywną. Proszę Państwa, rzut rożny dla krakowskiej Wisły. Trwa ofensywa drużyny Arki Gdynia. Świetne dośrodkowanie i tam pole karne. Krystyniak, pusta bramka. I padając jeszcze Bikiewicz starał się strzelić, przestrzelił jednak. A więc troszeczkę nerwowo poczynają piłkarze Arki pod bramką przeciwnika, a teraz mieli idealną sytuację do zdobycia trzeciej bramki. Najpierw Krystyniak z narożnika pola karnego wpadł tam na to błoto, starał się dojść do piłki, leżący Bikiewicz jeszcze strzelił do pustej bramki, ale chybił minimalnie. Kontratak drużyny krakowskiej Wisły. Wróbel, Kwiecik faulowany, piłkarz krakowskiej Wisły jednak faulował i będzie rzut wolny już wykonany. Kupcewicz na spalonym, trójka zawodników Arki. Interwencja sędziego Jarguza. Tutaj Kwiatkowski wybił piłkę po gwizdku w kierunku trybun. Zadziwiająca metamorfoza jednak zaszła w szeregach gdyńskiej Arki. Ten zespół, który w pierwszej połowie przeprowadzał dosyć niemrawe te ataki, właściwie opierał siłę swego uderzenia tylko na strzałach z drugiej linii. W tej drugiej połowie po zdobyciu tego prowadzenia uskrzydlona drużyna Arki atakuje non-stop i przeprowadza bardzo pomysłowe akcje. Ożywił się przede wszystkim bardzo Kwiatkowski, którego oglądamy teraz w pogoni za piłką. Bardzo ruchliwy jest Bikiewicz, Kurzepa. No i jeszcze bardziej podkręcił tempo akcji swego zespołu ten reżyser i dyrygent drużyny Arki Janusz Kupcewicz. Musiał. Maculewicz, Kapka. Kmiecik, Nawałka, szybkie tempo akcji drużyny krakowskiej. Nawałka strzelił lekko i niecelnie. Do zakończenia finału mamy jeszcze
25 minut. Jak na razie cenne trofeum Puchar Polski w prawie metrowej wielkości, stojący tutaj obok ławek rezerwowych obydwu zespołów, jest w posiadaniu zespołu Arki Gdynia. Płaszewski na Wałka. No, troszeczkę zapasów oglądamy w wykonaniu Nawałki i Krystyniaka. Krystyniak przytrzymywał za rękę swego rywala. Rzut wolny. Płaszewski. Motyka. Krupiński. Bibutka. Pietrzykowski. Kurzepa dobrze wychodzi na pozycję, ale do tej piłki chyba nie dojdzie. Nawałka. Bardzo dobrze ustawiona druga linia zespołu Arki Gdynia. Jedno z podania, ale jakie dokładne, jakie grożące przeciwnikowi Kupcewicza do Kwiatkowskiego. Kwiatkowski, Dywicz po prawej stronie, Bikiewicz, Kupcewicz już jest na linii pola karnego, powstrzymany przez Budkę. Kawka, kontratak krakowskiej Wisły. Niedokładnie grają krakowianie w tych końcowych minutach meczów z Arką Gdynia. Lipka, Kmiecik faulowany przez Bochentyna. Kmiecik. I aut, ale z samego narożnika boiska. Kibice Wisły dają sobie znać. Bardzo dokładnie obstawieni piłkarze krakowskiej Wisły mają rywali obok siebie. Teraz Kmiecik tutaj próbuje dojść do piłki. Maculewicz. Za minutę ostatnie 20 minut finału. Arka prowadzi 2-1, pomimo że przegrywała do przerwy 0-1. Kupcewicz. Odległość od bramki Goneta 32 metry. Będzie kolejna żółta kartka. Tym razem dla Nawałki. Poprzednio w pierwszej połowie sędzia upomniał Pietrzykowskiego z Arki i Kapkę. Podenerwowanie w szeregach krakowskiej Wisły. No, puchar, który był blisko, zaczyna się wymykać z rąk. Chociaż nie można chwalić jeszcze słońca przed zachodem. Jeszcze sporo czasu do zakończenia meczu. A takie jest już prawo rozgrywek pucharowych, że gra się do ostatniego gwizdka sędziego. Maculewicz. Kapka. Lipka. I Dybicz. Lipka, Kapka. No i wprost na nogę do przeciwnika podawał obrońca zespołu Arki. W tej drugiej części meczu jednak uważniej w obronie gra Arka Gdynia.
w odległości 40 metrów od bramki Zemojtela piłkarze Arki nie pozostawiają swobody piłkarzom krakowskiej Wisły, co czynili w pierwszej połowie. Rzut rożny pierwszy dla krakowskiej Wisły w drugiej części meczu. Wszyscy krakowianie z wyjątkiem Goneta i Kapki na polu karnym przeciwnika. Mocno podkręcona piłka. Zemojtel świetnie broni. A był tam atakowany i przez Rosłego Budkę. Z przodu był Kwiecik, z tyłu Masulewicz. Gonet nie wrócił jeszcze do bramki i oto szansa dla drużyny Arki, jeżeli Bikiewicz dojdzie do tej piłki. Doszedł, ale poza linią boczną boiska. Kłaszewski. Bardzo rzadko jednak boczni obrońcy krakowskiej drużyny inicjują akcje ofensywne. Dopiero przystanie 1-2 w meczu Wisła Arka. Motyka części zapędza się na połowę przeciwnika. Ostatnie chwile przed zmianą w zespole Wisły. Wiadomo, że jeden z dwóch piłkarzy, Jałocha albo Targosz, wejdą na boisko. Jeszcze trenerzy nie są zdecydowani. Przed chwilą strzał Motyki w boczną siatkę. Za chwilę zapadnie decyzja. Ostatnia narada obu trenerów. Jeszcze nie zdecydowani. Obydwaj się rozbierają. Obydwaj wejdą. Obydwaj wchodzą, a więc w drugiej linii dwóch nowych zawodników, co jest ciekawe, tym bardziej, że Wisła ma reprezentacyjną drugą linię na Wałka, Lipka i Kapka, który niegdyś grywał w reprezentacji. Motyka. Zaczekamy na dokonanie zmian. Zobaczymy, kto wejdzie na boisko. Motyka. Maculewicz. Ręką zagrał Kwiatkowski. Lipka. Podanie do Kapki. Kapka, wysokość pola karnego. Tam jest Kupcewicz. Kapka utrzymał się przy piłce. Będzie krótkie podanie do Lipki. I teraz Kwiecik. Pole karne. Zawinął mocno i piłka wychodzi na rzut rożny chyba, tak? Nie, jednak aut bramkowy. A więc nadal Arka prowadzi z Wisłą 2-1. Widzę rozbierających się zawodników rezerwowych drużyny krakowskiej. Andrzej Targosz przed naszym mikrofonem. Za chwilę wejdzie na boisko. Opuszczą je Lipka i Nawałka. Panie Andrzeju, dwa słowa przed wejściem. W tak trudnym momencie zastępuje pan reprezentanta. Chciałbym coś zrobić. No nie wiem, jestem zadowolony w tej chwili, naprawdę. Życzę powodzenia i panu koledze Janowi Jałosze także. Za chwilę nastąpi zmiana i swoista rewelacja. Dwóch reprezentacyjnych pomocników, Nawałka i Lipka, opuszczą za chwilę plac gry. Trenerzy Wisły idą, jak się mówi, w takich momentach na bank. Dwie zmiany wykorzystują na 15 minut przed końcem spotkania.
A więc pokerowa zagrywka trenerów krakowskiej Wisły. Zobaczymy, czy wprowadzenie tych dwóch piłkarzy z zapasem świeżych sił zmieni nieco obraz gry. Chociaż drużyna krakowskiej Wisły stara się atakować, jednak jest dobrze powstrzymywana na linii pola karnego przeciwnika. Dobrze i czujnie gra w tej drugiej połowie meczu drużyna i obrona zespołu Arki Gdynia. Arka naprawdę świetnie wytrzymuje trudy tego pojedynku. Podkreślam, mokre, grząskie boisko kondycyjnie. Płaszewski. Otargosz i Jałocha to piłkarze, którzy są wychowankami tego klubu. Mają po 22 lata. Razem grali w zespole, który zdobywał Mistrzostwo Polski dla krakowskiej Wisły w juniorach. Lipka. Nie ma przerwy w grze, muszą poczekać jeszcze piłkarze, którzy wchodzą w końcowych momentach, bardzo trudnych dla zawodników, bo jak złapać odpowiedni rytm gry? Uwaga! Szansa! Szansa! Pusta bramka! Ale nikt z zawodników Wisły nie poszedł tam na przebój, chociaż Kmiecik po długim biegu i szybkim stworzył niebezpieczną sytuację pod bramką. Nawałka. Piękny strzał Nawałki. I Lipka i Nawałka, obydwaj ci piłkarze, jak gdyby przeczuwali, że za chwilę mają opuścić boisko, starają się teraz grać lepiej, żwawiej sobie poczynać pod bramką przeciwnika. Trener Lenczyk obserwuje z niepokojem przebieg wydarzeń przy linii autowej ustawiony. Tutaj biegają także truchtem ci dwaj zawodnicy wymieniani już przez nas. Tymczasem rzut rożny. Lipka. Pusta bramka. Kutka. Kubek. Proszę Państwa, mogą mówić o szczęściu piłkarze Arki, a o pechu zawodnicy krakowskiej Wisły, którzy byli bardzo bliscy wyrównania po tym rzucie rożnym. Zresztą w dzisiejszym spotkaniu nie zabrakło i słupków, i poprzeczek. Mieliśmy już takie momenty, a więc nadal Arka prowadzi 2-1. Dramatyczna końcówka finału Pucharu Polski, 12 minut do końca spotkania. Kurzepa, Bikiewicz. Kurzepa, będzie sytuacja na sam z Goretem. Kurzepa, Goret! Poza obrębem pola karnego był przez moment, nie mógł chwytać piłki, dlatego próbował ją wybijać rękoma. Udana interwencja Goneta. Coraz bardziej desperackie są te akcje pod jedną i drugą bramką. Dramatyczne momenty, tam słupek, pusta bramka Arki. Tylko zawodnicy, bramkarz został wymanewrowany. No i Budka trafia w słupek. Potem ten kontratak i Gonet dalekim wybiegiem ratuje sytuację pod własną bramką i ratuje swój zespół od utraty gola. A więc zapowiadane zmiany nastąpiły. Opuszczają boisko Nawałka i Lipka. Wchodzą Targosz i Jałocha. Targosz numer 15, Jałocha numer 14. Adam na Nawałkach bardzo zdenerwowany po zejściu z boiska. Bardzo trudna sytuacja, panie Adamie. Pana koledzy mają nowy zasób sił. Są jeszcze niezmęczeni, jaki pan przewiduje rezultat. Uda się jeszcze zremisować, a potem walczyć o zwycięstwo? Nic nie można na razie powiedzieć, jest bardzo ciężka murawa. Tylko kto będzie lepiej walczył, ten zwycięży. Targosz pokazał się tutaj z dobrej strony. To było jego pierwsze zagranie po wejściu na boisko. Krupiński. Motyka. Zorientował się Kurzepa, że był na spalonym, nie chciał brać udziału w akcji. Była to tak zwana w języku sędziowskim pozycja spalona. Niekoniecznie sędzia musi przerywać w takiej sytuacji akcji gwizdkiem. No ale Wikiewicz był jeszcze bardziej wysunięty i piłka trafiła pod nogi jednak bramkarza. Do zakończenia meczu pozostało równe 10 minut. 10 minut nadziei zespołu krakowskiej Wisły na wyrównanie i 10 minut pozostało dla drużyny Arki Gdynia. 10 minut, które dzieli ten zespół od zdobycia po raz pierwszy w historii, 50-letniej historii tego klubu, pięknego trofeum, jakim jest Puchar Polski. Podkreślam jeszcze raz, że stawką dla Arki tego meczu jest nie tylko puchar, ale także stadion, lepsze warunki do treningu, do pracy szkoleniowej. Lekko posłana piłka. Musiał. Ex-krakowianin. Motyka dosyć ryzykownie wysuniętą nogą. Ładne dośrodkowanie. Dwóch krakowian tam pędziło i przeszkodzili sobie nawzajem. Strzał
Płaszewskiego przejął na ciało Krupiński. Bieliński. Już nie ma tutaj finezji, nie ma precyzyjnych, dokładnych, pięknych akcji. Jest olbrzymia wola walki, olbrzymie serce, zaangażowanie. Walczyć do ostatniej sekundy. Jest to na pewno inna piłka niż ta, którą oglądamy w meczach ligowych, kiedy to obowiązuje często wygodnictwo, kiedy to po zdobyciu prowadzenia drużyny starają się przetrzymać napór przeciwnika, utrzymać tę bramkową przewagę albo nawet tylko remis. Targosz! Arka Gdynia w tym końcowym fragmencie finału Pucharu Polski cofnęła się na własną połowę boiska. Teraz stroną przeważającą jest Wisła. Bardzo desperacka i dziwna zagrywka Goneta, który wychodzi z bramki niemal pod linię środkową boiska i niczym bramkarz piłkę ręczną bierze udział w akcjach swego zespołu. Wystarczy jakiś zaskakujący strzał z dystansu Arki, no i może paść trzecia bramka. No ale Gonet nie wytrzymuje nerwowo napięcia. Wisła atakuje. Bohentyn. Bikiewicz i Płaszewski. I daleko poza polem karnym Gonet, który na dobre się tutaj ustawił. Maculewicz. Jałocha. Kupcewicz. Nie ma spalonego posarazuje sędzia Jarbus. Świetna okazja dla Kwiatkowskiego. No i to Kwiatkowski. Jak gdyby nie wierzył do ostatniej sekundy, że może zdobyć trzeciego gola. Trzeba przyznać, że Gonet może uchodzić za bohatera dzisiejszego meczu. Sędzia Jarkus zastosował tutaj ten moment, o którym mówiłem. Zawodnik leżący na boisku, nie bierący udziału w akcji, był na pozycji spalonej, no ale akcja była po innej stronie boiska, przy linii autowej. I stąd decyzja pana Jarguza o tym, aby grać dalej. Jeszcze raz, niemal powtórka tej całej sytuacji. Znowu Kwiatkowski, Gonet! No i Gonet teraz nie trafia jednak w piłkę przy tym ślizgu, tylko w nogi przeciwnika, a więc rzut wolny. A więc Gonet, czwarta żółta kartka za to ostre zagranie od sędziego Jarguza. I Gonet demonstruje nam styl bronienia, jakiego nie oglądaliśmy już od lat na naszych krajowych boiskach. Daleko poza polem karnym. Na pewno to sympatyków Wisły naraża tutaj na spore zdenerwowanie. Myślę, że Gonet zreflektuje się w porę i nie będzie tak ryzykował. Do zakończenia meczu jeszcze 7 minut. Kupcewicz. I Róg. Chociaż trzeba przyznać, że Gonet dwukrotnie tutaj wyszedł obronną ręką. Bardzo wdzięczny po presji był przecież w sytuacjach sam na sam z przeciwnikami, a jednak obronił tymi dalekimi wybiegami. Kupcewicz, on ustawia piłkę w narożniku. Niewielu piłkarzy Arki pod bramką Goneta. Dobre piąstkowanie bramkarza krakowskiego. Targosz, Kapka. No Wisła dąży ze wszelkich sił do wyrównania, do stworzenia sobie jeszcze szansy na dogrywkę. Na spalonym w pułapce offside'owej trzech piłkarzy Arki. 5 minut do końca meczu. Arka prowadzi 2-1 z krakowską Wisłą, która atakuje, ale te ataki są dosyć chaotyczne. Jeszcze jedna zmiana w drużynie Arki. Wchodzi na boisko Nowacki. To jest zawodnik, który może grać na każdej pozycji. Opuszcza boisko Bikiewicz. Jest to zawodnik, który spełnia specjalne zadania. W drużynie gdyńskiej Arki wszechstronny. Może grać na każdej pozycji w zależności od tego, jak, czego wymaga sytuacja. Z boiska po kontuzji chwileczkę może do nas. Grał pan przez ostatnich kilkanaście minut z kontuzją, bolała pana noga, ale wytrzymał pan te ostatnie minuty. No tak, udało się. Myślę, że koledzy teraz już sobie poradzą, bo parę minut zostało. 5 minut do końca, także sobie chyba poradzę. Teraz może pan odpocząć, a pańskie funkcje przejmuje Marian Nowacki. Dziękuję bardzo. Słyszeliśmy Andrzeja Bikiewicza,
który jest optymistą, wierzy w to, że jego zespół wywalczy Puchar Polski. Ostatnie 4 minuty meczu. 2-1 dla Arki. Motyka. Targosz. Oj, ale zgromadzenie piłkarzy na linii pola karnego zespołu Arki Gdynia i ten Gonet daleko od własnej bramki, niczym bramkarz grający w piłkę ręczną. No myślę, że Gonet gdyby mógł, to chętnie poderwałby się i popędziłby w kierunku bramki przeciwnika i wziąłby udział w jakiejś akcji ofensywnej, ale boi się aż takiego ryzyka, chociaż to co czyni w tej chwili także jest bardzo ryzykowne. Kupcewicz. Targosz. Kmiecik. Kmiecik! Ależ miał dogodną sytuację strzelecką, ale bardzo trudną pozycję. Obok niego był Wróbel. Wydawało się, że Kmiecik będzie podawał do Wróbla. Zdecydował się jednak sam na strzał w długi róg bramki obok Rzemojtela, który był wyraźnie zdeprymowany pozycją zawodnika krakowskiego. W każdym bądź razie Kmiecik teraz stworzył bardzo groźną sytuację pod bramką Rzemojtela. Nadal jednak Wisła przegrywa 1-2 z Arką, tym nerwowym, emocjonującym, na pewno pełnym heroicznych i emocjonujących momentów w finale Pucharu Polski. Arka Gdynia za wszelką cenę chce utrzymać ten korzystny rezultat bramkowy. Broni dostępu do własnej bramki. Krakowianie atakują i teraz ten moment, o którym mówiliśmy Państwu wielokrotnie w naszych transmisjach. Łapka offside'owa znakomicie ustawiona przez drużynę Arki Gdynia. W momencie, kiedy obrońcy drużyny ustawiającej łapkę biegną w kierunku linii środkowej, muszą także wracać wszyscy zawodnicy przeciwnika. Może pędzić tylko z piłką w kierunku bramki przeciwnika właśnie zawodnik posiadający piłkę. Kochenny. Budka. Maculewicz. Deszcz na moment przestał padać, ale boisko jest nadal mokre, błotniste, grząskie. Musiał. Na spalonym wyraźnie Kwiatkowski. Jeszcze 3 minuty do zakończenia meczu. Wisła przegrywa 1-2, chociaż w rozważaniach przedmeczowych uchodziła za faworyta. Przemawiało za nią to doświadczenie w rozgrywkach europejskich pucharów. Większa ilość zawodników mających większe możliwości, reprezentantów kraju. No a Arka Gdynia w dodatku występuje bez swojego najlepszego napastnika, bramkostrzelnego Tomasza Korynta. Pietrzykowski. No nie spodziewajmy się tutaj jakichś finezyjnych, pięknych, widowiskowych akcji. To będzie trwała walka o Puchar Polski. Walka zespołów na pewno już zmęczonych, odczuwających trudy tego spotkania w tych fatalnych warunkach, na ciężkim, rozmokłym boisku. Arka wybija piłkę, byle dalej z własnej połowy. Gonet. Kmiecik. Wróbel idzie na przebój. I out dla drużyny krakowskiej. Wysokość pola karnego. Jedna z ostatnich szans drużyny spod znaku Białej Gwiazdy w finale Pucharu Polski. Kmiecik, Wróbel. Dał sobie rady z Kwiatkowskim, ale ten także ambitnie walczy. Jest jeszcze Musiał. I out bramkowy. Piłkarze Arki opóźniają grę. Pietrzykowski. Sędzia pokazuje, że przedłuży czas trwania spotkania o 1 minutę. Chodzi o to, aby po prostu wykorzystać efektywny czas spotkania piłkarskiego. Wszelkie przerwy niedozwolone, gra na czas może zostać ukarana właśnie w ten sposób. Faulowany Targosz. Od ostatnich 5 minut, niemal cały czas od momentu, kiedy to Kwiatkowski tutaj stoczył zacięty pojedynek z Gonetem przy bocznej linii boiska. Krakowska Wisła na połowie Arki Gdynia. Motyka. Wysokie dośrodkowanie. Tam jest Budka. Jest Rzemojtel. Piłkę chyba przejmie
Łaszewski, obok niego Nowacki, Jałocha i znowu sytuacja jak przed kilku minut. Na spalony masz czterech zawodników krakowskiej Wisły. Gonet. I właśnie próba takiego strzału momentalnie zawodnika Arki, a był nim Krystyniak, który zorientował się, że bramkarz krakowskiej Wisły daleko jest poza polem karnym i daleko poza bramką. Głośne 100 lat sympatyków Arki, którzy wierzą święcie w to, że ich drużynie przypadnie Puchar Polski. Motyka. Wróbel, pole karne, ale Wróbel już nie ma tej szybkości, nie ma tej zwrotności jak w pierwszej fazie meczu. I kontratak drużyny Arki. Trójka piłkarzy Arki przeciwko jednemu Maculewiczowi. Pędzi Jałocha i koniec meczu. A więc Arka Gdynia po raz pierwszy występująca w finale Pucharu Polski, zdobywcą tego cennego, pięknego trofeum i reprezentantem polskiego piłkarstwa na arenie europejskiej. Arka Gdynia grać będzie w Pucharze zdobywców Pucharu. Zasłużony sukces gdyńskiego zespołu, który świetnie wytrzymał kondycyjnie trudy tego pojedynku, który nie załamał się niepowodzeniami pierwszej części meczu i przystąpił do zdecydowanego ataku i szturmu na bramkę przeciwnika w drugiej połowie, uwieńczonego zdobyciem dwóch bramek. A więc 15 minuta prowadzenie po strzale Kmiecika dla krakowskiej Wisły, 50 minuta wyrównanie po przepięknym strzale Janusza Kupcewicza i 10 minut później Krystyniak zdobywa zwycięską bramkę z rzutu karnego. Gratulacje dla piłkarzy Arki Gdynia, klubu, który święcił jubileusz 50-lecie. Trener Czesław Boguszewicz na ramionach piłkarzy, cała drużyna Arki cieszy się ze swojego triumfu. Panie Czesławie, prosimy do nas. Gratuluję panu zwycięstwa, gratuluję tego pucharu, o którym żeście wszyscy marzyli przez ostatnie. Sprzętu wyczynowego dla sportowców, łodzi, jachtów oraz wodnych rowerów, głównie z lekkich i